Nina Majewska-Braun znów zabiera polskich czytelników w przeszłość do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, by tam opowiedzieć historię prawdziwego anioła. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny marcowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Często w ostatnich tygodniach pytacie mnie, skąd jest ta moda na literaturę obozową w ostatnim czasie, skąd pojawił się ten wysyp tytułów związanych właśnie z obozem Auschwitz-Birkenau i już, kochani, pędzę Wam tutaj z wyjaśnieniem. To oczywiście, kochani, nie jest przypadek, dlatego że w tym roku, w 2020 roku, 27 stycznia, obchodziliśmy 75. rocznicę wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i część twórców skorzystała właśnie z tej okazji, by snuć zarówno opowieści historyczne, jak i parahistoryczne, które nawiązują do dziejów tego potwornego obozu zagłady. Jedną z twórczyń, które również wykorzystały ten moment, jest Nina Majewska-Braun, która tym razem w swojej powieści Anioł życia z Auschwitz powołuje do życia prawdziwego anioła. Jest to powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Bellona. Jest to historia inspirowana życiem, prawdziwym życiem położnej z Auschwitz, Stanisławy Leszczyńskiej, zwanej pieszczotliwie Mateczką. Historię tej niesamowitej kobiety, również historię fabularyzowaną, warto poznać, żeby przybliżyć właśnie tę niesamowitą bohaterkę. Stanisława Leszczyńska była jedną z pielęgniarek i położnych, które zostały osadzone w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Trafiła tam w 1943 roku, kiedy została oskarżona o pomoc żydowskim rodzinom i była tam położną aż do momentu wyzwolenia przez Armię Czerwoną, czyli w 1945 roku, 27 stycznia. W tym właśnie czasie, od 1943 do 1945 roku, Stanisława Leszczyńska, wyobraźcie sobie, wbrew polityce obozowej, wbrew rozkazom samego doktora Mengele, któremu bezpośrednio podlegała, odebrała niemal 3000 porodów. Co więcej, ona nie tylko odebrała 3000 porodów w nieludzkich warunkach, ale nie pozwoliła, by jakiekolwiek dziecko zmarło, ani żadna matka. I słuchajcie, był to nie lada wyczyn. To był cud ponad cudami, dlatego że według obozowych wytycznych każda ciężarna kobieta trafiała od razu bezpośrednio do komory gazowej, o ile już pokazywała, że jest w ciąży, a jeżeli zachodziła w ciąży w obozie, dr Mengele robił wszystko, by ona zginęła jak najszybciej. Nie mówiąc już o warunkach, w którym przyszło Leszczyńskiej odbierać te porody, dlatego że one są niepojęte, nieludzkie. Tego nie da się opisać słowami, chociaż Nina Majewska-Braun próbuje właśnie w tej książce. Jednak sama Stanisława Leszczyńska w 1957 roku wydała raport położnej z Oświęcimia i właśnie w tym raporcie opisała dokładnie, jak wyglądało życie obozowe kobiet rodzących. Jak sami widzicie, to jest niesamowita, wręcz nieprawdopodobna historia, która posłużyła właśnie za kanwę powieści Anioł życia z Auschwitz Niny Majewskiej-Braun. Autorka w bardzo umiejętny sposób połączyła tutaj prawdę historyczną z fikcją literacką, ale zrobiła to z poszanowaniem prawdy historycznej, z pełnym szacunkiem dla swojej bohaterki, jak również dla tych realiów, które panowały w obozie. W odróżnieniu od tatuażysty z Auschwitz, który niejednokrotnie jest zaczany tutaj na Wielkim Buku jako przykład bardzo niechlubny, Nina Majewska-Braun zadbała, słuchajcie, o to, żeby pokazać te realia obozowe tego niemieckiego obozu zagłady takie, jakie były. Bez wyolbrzymiania, a jednocześnie też bez koloryzowania. W tej powieści fikcja pozostaje fikcją, prawda historyczna pozostaje prawdą historyczną i to moim zdaniem świadczy o wartości tej książki i to również jest jedna z najważniejszych cech, jaka powinna wyróżniać w ogóle literaturę obozową. Czytelnik musi widzieć tę linię, gdzie jest fikcja, gdzie jest prawda. I w tej powieści to widać. I powiem Wam, że podczas czytania tej książki aż trudno uwierzyć w te cuda, jakich dokonała Stanisława Leszczyńska. To jest coś niesamowitego. Podczas tych największych ciemności, w jakich znalazła się ludzkość, kiedy dr Mengele, zwany aniołem śmierci, robił wszystko, by jak najbardziej efektywnie pozbywać się jak największej ilości ludzi, ona, Stanisława Leszczyńska, anioł życia, to życie ratowała.
nadzieje życia anioła życia z Auschwitz nie sposób pozostać obojętnym. Nie sposób pozostać obojętnym w ogóle na postać Stanisławy Leszczyńskiej. Warto ją poznać, warto ją również poznać właśnie przez tę powieść, przez powieść Niny Majewskiej-Braun. A ja teraz, kochani, razem z wydawnictwem Bellona zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was dwa egzemplarze tej książki do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: dlaczego, kochani, Anioł Życia z Auschwitz ma trafić właśnie w Wasze ręce? Dlaczego ta książka ma trafić do Waszych rąk? Pytanie niby proste, swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca marca, no a ja na dniach wybiorę dwoje zwycięzców. Muszę Wam przyznać, że nazwisko Stanisławy Leszczyńskiej przez długi czas było dla mnie po prostu kolejnym historycznym nazwiskiem, ale dzięki powieści Majewskiej-Braun stała się dla mnie, ta kobieta stała się dla mnie prawdziwym aniołem, stała się symbolem niezwykłej ludzkiej dobroci i niezwykłej ludzkiej siły. Coś niesamowitego, ta powieść naprawdę robi wrażenie, dlatego że tyle jest właśnie w niej prawdy. I to jest niesamowite. Po więcej zaglądajcie też na bloga Wielkiego Buka, jeżeli wolicie poczytać, albo chcielibyście po prostu poczytać trochę tekstu. No, a ja Was w takich razie zapraszam na następny filmik i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeżeli zastanawiacie się, dlaczego Wam nie polecam Tatuażysty z Auschwitz i kontynuacji tej powieści, czyli Podróży Cilki, to zapraszam Was tutaj, oglądajcie właśnie ten filmik. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, jest to kanał literacki o książkach. I wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!